technikę. Proszę, to jeszcze nie sekundę, jest. Dobrze. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że zgromadziliście się Państwo w Pelgrzymskim Gronie mimo deszczu. Gościmy dzisiaj na Cieszyńskim Rynku. Gościmy dzisiaj na Cieszyńskim Rynku panie posłanki, które przyjechały do nas, aby namawiać kobiety do pójścia do wyborów. Przedstawię panie, których przedstawiać nie trzeba. I to jest, stoją od lewej. Pani Monika Rosa, pani Mira Wiesniel, pani Iza Lewczyna i pani Kasia Lubnauer oraz jest z nami nasza gaździnka, nasza pani burmistrz Gabrysia Staszkiewicz. Zgromadziliśmy się dzisiaj w Cieszynie 105 lat po tym, jak Cieszyńska, jak Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego powstała w Domu Narodowym naprzeciwko. I chciałabym przypomnieć, że w Radzie Narodowej zasiadały, były trzy członkinie, były tam trzy kobiety. I chciałam przypomnieć, że wywalczyłyśmy prawo do głosowania 100 lat temu nie po to, żeby je marnować, tylko po to, żeby iść do wyborów i żeby zagłosować. Większość społeczeństwa polskiego to są kobiety, a więc o wyniku wyborów decydujemy my, kobiety. Tylko musimy na te wybory iść. Chciałam podkreślić, że jesteśmy waleczne, jak harpie czasem, ale też i łagodne, że nam nie chodzi o walkę. Nam chodzi o zwycięstwo i chodzi nam o to, żeby w końcu Polskę odbudować. Tak jak Rada Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa postanowiła, że odbuduje Polskę, tak my musimy odbudować Polskę od nowa. Po tym wszystkim, do jakiej zapaści doprowadził rząd PiS-u. Chciałabym podkreślić też to, że jesteśmy waleczne, ale też jesteśmy łagodne, chociaż nieustępliwe. I my dokładnie wiemy, co zrobić, żeby zakopać przepaść, którą Jarosław Kaczyński, podziały, na które skazał nas Jarosław Kaczyński, robiąc z nas dwa różne plemiona. I my wiemy, jak to zrobić. Żeby to zrobić, trzeba postawić na oświatę, trzeba postawić na zrozumienie pojęć, żebyśmy my wszyscy w naszej debacie o Polsce i o przyszłości tak samo rozumieli pojęcia, żeby już nikt nigdy nie wymachiwał maturami pojęć, których nie rozumie, jak na przykład ideologia gender. Jakbyśmy chcieli powiedzieć w skrócie, co to jest ideologia gender, to można to porównać do tego, że w dzisiejszych czasach meble z Ikei może składać każdy, kobieta, mężczyzna. Nie potrzebujemy do tego świętego Józefa Cieśli z Nazaretu. A teraz proszę panie o głos. Proszę pani burmistrz jeszcze. Tak. Świetnie powiedziane, Joasiu. Myślę, że w Cieszynie, to właśnie w Cieszynie, tutaj, gdzie mamy uliczkę cieszyńskich kobiet, gdzie mamy trzy portrety właśnie tych wielkich kobiet z Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w gabinecie burmistrza. To tutaj w Cieszynie można znaleźć te fantastyczne kobiety, które kiedyś zdecydowały się na to, żeby startować w wyborach, na to, żeby działać na rzecz społeczności lokalnej i na to, żeby tutaj jak to jest niezwykle ważne, żebyśmy my wszystkie kobiety do tych wyborów poszły. Nie śpij, bo cię przegłosują. Przechodzimy na wybory, to kampania zorganizowana, prowadzona przez posłanki Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. Koordynuje ją Monika Rosa, tutaj na ziemi cieszyńskiej posłanka Mira Nykiel. Jest z nami też Katarzyna Lubnauer. Dlaczego? Chcemy być w całej Polsce, w każdym mieście, w każdym miasteczku i w każdej wsi, żeby dziewczyny, kobiety, seniorki poszły na wybory, bo walczymy o Polskę, walczymy o naszą przyszłość, walczymy o to,
żeby prawa kobiet w naszej kochanej ojczyźnie były przestrzegane, żeby były chronione, żeby kobiety czuły się tu bezpiecznie. Bezpieczne jak są młodymi dziewczynami, bezpieczne jak chcą zajść w ciążę, bezpieczne jak chcą swoje dziecko posłać do żłobka, przedszkola i do szkoły i bezpieczne wtedy, gdy muszą się zaopiekować swoimi starszymi, już niesamodzielnymi rodzicami. Kobiety to także przedsiębiorczynie. Mamy własne biznesy, pracujemy, płacimy podatki. Dlatego nasze 100 konkretów, te 100 konkretów przygotowane jako program Koalicji Obywatelskiej dedykujemy kobietom. Kwota wolna 60 tysięcy złotych. Jeszcze nigdy nie było tak wielkiej obniżki podatków. Jesteś przedsiębiorczynią, jesteś nauczycielką, pracujesz, zarabiasz, zostanie ci więcej pieniędzy w twojej kieszeni. Jesteś przedsiębiorczynią, będziesz miała urlop dla przedsiębiorcy. Jeden miesiąc w roku bez składek na ZUS-y i ze świadczeniem urlopowym w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Jeśli z nami Agata, jest przedsiębiorczynią. Agata mówi tak, czasem mój jakiś podwykonawca, firma, z którą współpracuję, nie zapłaci mi faktury, a ja już muszę zapłacić PIT. Skąd mam wziąć pieniądze? Dlatego mówimy, PIT ma być kasowy. Płacisz wtedy podatek dochodowy, kiedy ktoś zapłaci ci za usługę czy za towar, który dostarczyłaś. Każdy nasz koncept, pamiętajcie, a jest ich 100, jest wymyślony, zaprojektowany, pomyślany z myślą o kobietach, bo jesteśmy wszystkie bardzo ważne. Szanowni Państwo, przyszłość jest kobietą, ale żeby tak się stało, to musimy pójść na wybory. Ja bardzo dziękuję moim wspaniałym koleżankom Monice i Kasi, że zechciały do nas przyjechać tutaj do pięknego Cieszyna, ale też do Bielska-Białej. Będą jeszcze dwa spotkania. I chcę powiedzieć Joanno tak, że ujęłaś w pigułce to, co od dawna mówimy. Jeśli mówimy, że przyszłość jest kobietą, to nie oznacza tylko płeć. Chodzi właśnie o ten sposób życia, o filozofię, o traktowanie ekologii, ludzi, właśnie. Z jednej strony jest konkurencja, która napędza rozwój, ale z drugiej strony musimy uwzględnić różne punkty widzenia. I tu właśnie w tych wyborach chodzi o tą filozofię. Szanowni Państwo, od lat organizuję kongresy kobiet, w którym cieszyńskie kobiety bardzo pięknie uczestniczą. Będzie mi miło oznajmić, że właśnie kobieta ze Śląska Cieszyńskiego będzie tegoroczną laureatką Perły pod Beskidzia. Dlatego serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na galę, która podsumowuje całoroczną działalność już w tę niedzielę, 18:00, Kawatina Hall. Serdecznie dziękuję. Jeździmy dzisiaj, wczoraj po województwie śląskim po to, żeby zachęcać kobiety do pójścia na wybory. Ale zachęcam Państwa jeszcze do tego, żeby 1 października przyjechać do nas do Warszawy na Marsz Miliona Serc. Jeżeli szukacie transportu, wejdźcie na Marsz Miliona Serc, info i tam można wyprawić odpowiednią ankietę. Nam bardzo zależy, żebyśmy pokazali siłę. Pokazały, że nas jest bardzo dużo i na tym marszu będziemy przeważać, będzie nas jeszcze więcej niż mężczyzn. Nie pozwólmy innym meblować naszego domu. Zadecydujmy. Zadecydujmy o sobie, naszych dzieciach, naszych wnukach, naszych przyjaciółkach, ale również o naszych mężach, synach, braciach i innych bliskich w rodzinie. Dlatego, że przyszłość zależy od nas. Jeżeli chcemy myśleć o przyszłości bezpiecznej w Unii Europejskiej, jeżeli chcemy myśleć o dobrej gospodarce, dobrej ochronie edukacji, o dobrej ochronie zdrowia, to musimy postawić na obecną opozycję i musimy wygrać te wybory. I kobiety głosują na kobiety, a mężczyźni też mogą zagłosować na kobiety. Jesteśmy ponad połową społeczeństwa i należy nam się po prostu ta władza. Należy się nam podstawowe prawo kobiet do decydowania o sobie. Należy nam się bezpieczne życie bez przemocy domowej, bez przemocy seksualnej.
Należą nam się instytucje, którymi zajmą się nasze dzieci po urodzeniu dziecka. Po prostu chcemy wrócić na rynek pracy. Chcemy równej płacy za tę samą pracę. Chcemy naszych podstawowych praw. Ale chcemy także czegoś więcej. Chcemy współrządzić tym krajem. Chcemy mieć wpływ na gospodarkę, na politykę obronną, zagraniczną, ochronę środowiska, na energetykę. My jesteśmy wykształcone, profesjonalne i potrafimy to zrobić. I nikt nam tego nie da, jeśli same do wyborów nie pójdziemy. Jeśli tych 100 konkretów nie przekażecie dalej swoim córkom, swoim wnuczkom, swoim koleżankom. Bo my mamy prawo głosu i musimy z tego prawa głosu skorzystać. I musimy także uznać Śląski za język regionalny. I chcemy to zrobić, to jest w naszych 100 konkretach. Chcemy dać ulgi przedsiębiorcom, bo to oni tworzą nowe miejsca pracy. Chcemy w końcu oddychać czystym powietrzem. Myślimy o transformacji energetycznej. I to wszystko po prostu zrobimy. Opozycja. Gospodarka, kultura, oświata, służba zdrowia, oświata, edukacja. To wszystkie są, to jest kobieta. Kultura to kobieta, gospodarka to kobieta. Rolnicy, tak jest. Kobieta jako inwentarz Konfederacji. Przepraszam, to nie moje zdanie, tylko chciałabym powiedzieć coś też na ten temat. Bardzo jeżeli proszę, kobiety sobie z tego nie zdają sprawy, to może byłby czas coś na ten temat powiedzieć. Konfederacja tego teraz nie mówi, ale nie ukrywają się, że kobieta jest u nich jako inwentarz domowy. Więc zastanówcie się kobiety, czy rzeczywiście chcecie być inwentarzem, czy chcecie wrócić jak pies, jak kot, czy jak krowa. No jesteśmy chyba kobietami, twierdzą, że nie mamy praw do głosu, nie mamy nic do powiedzenia, jesteśmy po prostu inwentarzem w domu, wyposażeniem domu. Więc chyba też na tak, to jak pani pozwoli, ja to zauważam, że w Cieszynie też bardzo silna konfederacja ustawia. Więc może jednak warto na ten temat mówić. Niedawno na rynku chciała nas kobieta pobić, konfederacja. Także, moi drodzy, jedziemy do Cieszyna, przyjechałyśmy z Raciborza i w Raciborzu na konferencji prasowej dokładnie o tym mówiłam. Musimy iść zagłosować, ponieważ nie należymy do dobytku mężczyzny. My bardzo kochamy swoich mężczyzn, mężów, partnerów, synów, braci, ale nie jesteśmy częścią waszego dobytku. Pracujemy, płacimy podatki, mamy prawa równe z waszymi. Dlatego będziemy głosować, bo mamy prawo zajmować najwyższe stanowiska w państwie, w firmach, w instytucjach. No i słowa pana Korwin-Mikkego, że kobiety nie powinny głosować, właściwie absolutnie powinny znieść go z życia publicznego i my kobiety jesteśmy silne, mądre i wygramy z nimi. Tak jest. Pan Tusk obiecał przed poprzednimi wyborami nawoływał do nieposłuszeństwa obywatelskiego, żeby nie płacić za telewizję. Został premierem, ja kilka miesięcy nie płaciłem. Mój świętej pamięci mąż mówi, zobaczysz, przyjdziecie z odsetkami. I tak było. I gdzie tu jest... Gdzie tutaj jest opozycja słowna? Gdzie jest pan Tusk? No tu chodziło o to, żeby zgłosić to, że się tak. Nie będzie płacić. Tak. To znaczy nie już, było powiedziane, nie będzie trzeba płacić. To znaczy, kochana, tak naprawdę... Właśnie o to chodzi, żebyśmy my kobiety wzięły swoje ręce, poukładały wszystko na miejscu. To ja panią sprawdzę. Bardzo dziękujemy. Mamy obowiązek do wyboru. Natomiast jeśli chodzi, ja swoją... No i uderzył jeszcze w najbiedniejszy. Najbiedniejszy zasiłek pogrzebowy. Proszę pani, to bogaty, ale biedniejszy. Ale niech pan wiedzieć, że jak my rządziliśmy, to nie było w ogóle inflacji. A jak przyszedł do rządu PiS, to mnie nie... Proszę pani, 40% za wszystko więcej, ale mam dobrą wiadomość. W naszym programie jest podniesienie zasiłku pogrzebowego.